Nie na śmietnik, lecz na sprzedaż. Mieszkańcy Zawadzkiego postanowili zorganizować wyprzedaż garażową. Pozbywając się zbędnych przedmiotów, mieli tym samym okazję do zarobku. Maciej Wójtowicz. Zapoczątkowane już w XIX wieku, wyprzedaże garażowe wciąż zyskują na popularności. W Zawadzkiem mieszkańcy po raz pierwszy rozłożyli swoje stoiska. Pomysł zrodził mi się w głowie przez to, że mam sama dzieci w domu, mam mnóstwo jakichś zabawek. W garażu jest sporo rzeczy, które chcielibyśmy gdzieś tam zutylizować, ale niekoniecznie wyrzucić. Do akcji przyłączyło się wielu sprzedawców z miasta i okolic, którzy również chcieli pozbyć się zalegających w domach przedmiotów. Coś sprzedać, zarobić sobie dodatkowo. A na co pan zarabia? No, na życie. No jakby to powiedzieć, no to wiadomo, że każdy pieniądz się przyda w tych czasach, nie? Sprzedaję stare, no niepotrzebne, no zabawki, pijaki, no bo bym chciała uzbierać, no pieniądze na nowe maskotki albo na gry. Oprócz zabawek na stoiskach można było znaleźć m.in. ubrania, kosmetyki oraz książki, w tym te z początku XX wieku. Byłam też w Ameryce, to widziałam takie garażowe, ale to w garażach ludzie mieli. Nie tak o, tu na rynku czy gdzieś, tylko każdy w swoim garażu i przed domem. Ale jak pan pójdzie do sklepu zabawkowego, to se pan nie obejrzy przy okazji butów, łyżek i nie kupi pan futra, prawda? Więc wszystko jest w jednym miejscu. Sprzedawców nie zawiedli również licznie przybyli na wyprzedaż kupujący, których zachęciły niskie ceny oraz szeroki wybór produktów, spośród których wielu nie znaleźliby na sklepowych półkach. Po prostu do ubioru są rzeczy na szczupy, na tęższych, starszych ludzi nie ma. Dwa krzesła żeśmy kupiły fajne, u pani torebeczkę dla wnuczki taką ładną, niedrogie rzeczy, a przydatne. Człowiek szuka tam w internecie gdzieś takich wyprzedaży, aczkolwiek no mało tego jest. Ludzie po prostu wolą to wyrzucić niż oddać to komuś za jakąś symboliczną złotówkę. Dlatego zamiast wyrzucać przedmioty na śmietnik, warto podarować im drugie życie z korzyścią dla środowiska i naszego portfela. Maciej Wójtowicz, Kurier Polski.